Omisz. Tu powstała kryptowaluta Omisze Go. Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Dzisiaj w serii Anty-Bitcoin nadaję z pobliża czegoś, co się nazywa Omisz. A może idąc w stronę sucharów, to jest bardziej ostatnie słowa taternika. O, miś. No ale nieważne. Zastanawiamy się dzisiaj nad argumentem przeciwników Bitcoina pod tytułem Bitcoin padnie, ponieważ komputer kwantowy go zniszczy. Czyli jeżeli nie jesteś w temacie, no to wkrótce mają powstać, tak naprawdę pierwszy już powstał, ale tak ogólnie w ciągu najbliższych kilku lat mają powstać kolejne sensowne komputery kwantowe, które mają mieć tyle mocy, że będą w stanie przeciążyć sieć Bitcoina, wyłączyć ją albo fałszować wyniki w tej sieci, ponieważ będą tak potężne po prostu. Jak wiesz, Bitcoin działa na zasadzie tak zwanego proof of work, czyli dowodu pracy, czyli tak naprawdę dowodu mocy, bo to o to przecież w tym wszystkim chodzi, że są podłączone do sieci komputery, które swoją siłą, mocą obliczeniową udowadniają, czy zatwierdzają transakcje, rozwiązują zagadki i tak dalej. No i ta sieć w tym momencie jest tak duża i tak potężna, ona wiadomo generuje już ponad 0,5%, nie generuje niestety, ale ona zużywa ponad 0,5% energii świata. No więc niełatwo jest taką sieć zhakować. Natomiast komputery kwantowe mają to ułatwić. No i pierwszy taki niby komputer kwantowy już istnieje, natomiast jak tak doczytać, to się okaże, że no, już pomijając ile on kosztuje, to jeszcze on nie jest taki całkiem do końca kwantowy i taki całkiem do końca mocny. Natomiast ogólnie faktycznie w ciągu najbliższych paru lat tego typu komputery powstaną, staną się normą, no to może nie w ciągu paru lat, ale kiedyś będą kosztowały normalnie. No i teraz w związku z tym pojawia się często argument, że o, to w takim razie to już będzie koniec Bitcoina wtedy. To już będzie ten 538 koniec Bitcoina, bo 320 końce Bitcoina już były, nie wiem czy wiesz. Jest o tym strona w internecie, która pokazuje końce Bitcoina, czyli artykuły, które pojawiały się na świecie o tym, że Bitcoin już się skończył. Więc to będzie wtedy już pewnie 500, 600, nie wiem. Tak czy inaczej, dlaczego uważam, że ten argument nie do końca ma sens? Po pierwsze, Bitcoin to jest otwarty skrypt. To nie jest zakończony program, zakończona aplikacja. To jest tak samo, jak pojawił się problem z tym, że transakcje Bitcoinem są drogie i powolne, no to nagle się okazało, że deweloperzy usiedli nad tym i stworzyli sieć Lightning Network. Ona powinna za jakiś czas działać już tak, że nie będzie wersją testową, że będzie upowszechniona, że wszędzie będą tak zwane nody tej sieci. I nagle się okaże, że można płacić Bitcoinem szybko i praktycznie bezpłatnie, bez dużych opłat. No i co? Da się? Da się, ponieważ Bitcoin to jest nieskończony skrypt. I to jest trochę taki bezsens, jak na zasadzie, że ktoś by powiedział, że no Facebook przestanie działać, bo na przykład parę lat temu by ktoś powiedział, że za kilka lat głównie ludzie będą oglądać w sieci filmy, no to Facebook wtedy szlak trafi. Po prostu, bo nie ma takich łączy internetowych, które by to obsłużyły. No absurd. Po prostu Facebook się dostosował, zbudował nowe serwery, które ogarniają to, teraz to, że wrzucasz tam filmiki z tańczącymi kotkami. I tyle, więc trzeba sobie zwrócić uwagę na to, że nad Bitcoinem akurat pracują deweloperzy z całego świata, że to jest projekt open source i że jak tak prześledzisz, kto konkretnie nad tym pracuje, to się okaże, że tam naprawdę jest trochę mózgów, że tam naprawdę jest trochę programistów najwyższej światowej klasy. I to nie są ludzie, którzy stwierdzą, o, komputer kwantowy się pojawił, 10 lat nad nim pracowali, nie zauważyliśmy. Szok. Więc to jest absurd. Po prostu to się da poprawić. I do tego uważam, choć nie jestem programistą, ale uważam, że ta poprawka będzie paradoksalnie bardzo szybka. Ponieważ już dzisiaj mamy kilka projektów kryptowalutowych, które też są open source, czyli można ich kod skopiować, a już są quantum resistant, czyli odporne na komputery kwantowe. Choćby Nexus, który ma tam kodowanie bodajże 1024, czyli no, wielokrotnie mocniejsze niż Bitcoin, jest odporny na komputery kwantowe. Jeżeli sobie przeczytasz nawet white paper Nexusa, to oni tam napisali wprost, że nasz kod
jest odporny na komputery kwantowe i jest otwarty po to, żeby w przyszłości Bitcoin mógł się zabezpieczyć przed atakiem komputerów kwantowych w bardzo krótkim czasie. Co oznacza, że takie ryzyko rzeczywiście już wzięto pod uwagę i że bardzo szybko jesteśmy w stanie na nie zareagować. I rzeczywiście programiści mogą wtedy wziąć kod Nexusa, zmienić na przykład parę rzeczy, długość portfeli, długość kluczów prywatnych i tak dalej. Różne możliwości są, więc mimo, że to zagrożenie niby jest, to tak naprawdę rozwiązań też nie brakuje i to one są bardzo szybko do wprowadzenia. Obawiam się pod kątem bycia, nie wiem, tym złym agentem tak zwanym, tym atakerem, to obawiam się, że to nie jest takie proste, że niepostrzeżenie zrobisz komputer kwantowy i nie wiadomo, co się stanie. Drugi argument jest taki, że to nie do końca trzyma się kupy, bo to się po prostu nie opłaca. Po co hakować sieć Bitcoina? Oczywiście są powody, ale sprawdźmy, czy logiczne. Po pierwsze, można zhakować sieć Bitcoina, żeby ukraść pieniądze. To ma sens. Jakbyś miał komputer kwantowy jedyny na świecie, bo wiadomo, jak ich już będzie 50, no to znowu musiałbyś mieć 51% sieci, czyli powiedzmy 26 z tych komputerów, co jest mało prawdopodobne. Natomiast jak masz ten pierwszy najlepszy, możesz zhakować sieć Bitcoina, no to co, wykradniesz 1 000 000 Bitcoinów od Satoshiego Nakamoto? No absurd. Dlaczego absurd? Ponieważ co? Pamiętaj, no, wartość Bitcoina jest tylko umowna, w sensie rynek ją generuje, co oznacza, że wartość kryptowaluty, której nagle znaczną część ktoś ukradł, że ona schodzi na psy po prostu, można mówić kolokwialnie, no bo kto wtedy chciałby trzymać Bitcoina, jakby się okazało, że właśnie ktoś ma komputer kwantowy i wykrada te bitcoiny. No absurd, więc te wszystkie bitcoiny, które by ten człowiek ukradł, straciłyby na wartości błyskawicznie, bo nikt by już bitcoina nie chciał, więc to jest niedorzeczne, żeby kraść bitcoiny komputerem kwantowym. No to może inny argument, może warto mieć komputer kwantowy, żeby wyłączyć bitcoina, żeby go zablokować, opóźnić transakcje, żeby spowodować, że to po prostu się nie będzie trzymało kupy i że ludzie przestaną chcieć używać bitcoina. No, tylko znowu, gdyby komuś tak bogatemu, że stać go na komputer kwantowy, zależało na wyłączeniu Bitcoina, żeby to 1 000 000 razy zrobił na zupełnie inny sposób. Po prostu, no. Można tyle pomysłów było wymyśleć już do tej pory, że nie trzeba czekać na komputery kwantowe. No przecież można sobie wszystko zrobić i możni tego świata po prostu mogliby albo kogoś przekupić, albo zrobić kosmicznie trudne regulacje, albo zrobić inne ataki hakerskie, albo przekupić, czy kupić wręcz pola miningowe. Tak naprawdę to by można 2 godziny pisać myślnik pod myślnikiem, co mega grube ryby mogłyby zrobić, żeby powstrzymać Bitcoina. I nie robią tego, mało tego, nie dość, że tego nie robią, to oni jeszcze wspierają sieć Bitcoina, ponieważ inwestują w to. Inwestują duże fundusze na całym świecie, inwestują duże państwa, regulują Bitcoina, więc widać ewidentnie, że ruch kapitałowy czeka, żeby móc inwestować w Bitcoina. Także gdyby ktoś mega bogaty chciał go wyłączyć, to by już to zrobił jakimś sposobem, albo zminimalizował jego popularność. Natomiast nie zrobiono tego, więc komputerem kwantowym też nikt nie będzie chciał tego zrobić. To by musiał być wariat, który miałby przypadkowo też komputer kwantowy, ale no, śmiem twierdzić, że wariata przeciętnego nie będzie stać na komputer kwantowy. Tak to po prostu jest, bo to są dziesiątki milionów. Także ten argument nie ma sensu. No i jeszcze jest trzecia kwestia, na którą chciałbym tutaj zwrócić uwagę. No dobra, ma ktoś komputer kwantowy, wyłącza tego Bitcoina i mieliśmy rację, Bitcoin to jest bez sensu, to jest taka pseudorewolucja, a widzicie, a można to wyłączyć. Tylko że zastanów się jeszcze nad jedną rzeczą, nad którą się chyba zwolennicy komputerów kwantowych w niszczeniu Bitcoina nie zastanawiają nigdy. Jeżeli faktycznie ktoś będzie mieć ten komputer kwantowy i będzie w stanie wyłączyć Bitcoina i to by miało oznaczać, że Bitcoin jest niepewną kryptowalutą, że niepewnym środkiem płatniczym, że nie warto trzymać Bitcoinów, to ja się pytam, czy ty myślisz, że twój mBank albo twój Citibank, czy cokolwiek innego, ty myślisz, że to będzie odporne na ten komputer kwantowy? Że coś, będzie taki komputer, który jest w stanie zhakować sieć, która zużywa 0,5% energii świata, i myślisz, że ten komputer nie zhakuje wszystkich twoich dostępów do wszystkich maili, do wszystkich kont, jakie ty masz, do twoich kart płatniczych. No pomyśl sobie, taki komputer kwantowy może sobie, jak karta płatnicza ma tam, nie wiem, 24 cyfry, tak? Czy 16, nie, 16.
Więc powiedzmy 16 cyfr i tam jeszcze kod zabezpieczający, 3-cyfrowy, jeszcze daty ważności, no to ile takiemu komputerowi z supermocą, godną zhakowania sieci zżerającej pół energii świata, 0,5% energii świata, ile takiemu komputerowi zajmie czasu sprawdzenie wszystkich kombinacji, żeby dotrzeć do każdej wizy na świecie i przelać sobie środki? Więc jeżeli chcemy bać się komputera kwantowego pod kątem tego, że on zniszczy Bitcoina, to tym bardziej ja bym wcześniej wszystkie swoje klasyczne środki z banków przelał na kryptowaluty. Bo to dopiero by było straszne, trzymać wtedy fiaty. Także wydaje mi się, że to jest tak w świecie, że są cały czas nowe zagrożenia w świecie technologii i cały czas nowe rozwiązania na te zagrożenia. I doświadczenie programistów pokazuje tak, i nie tylko doświadczenie, ale też to, co oni mówią na różnych konferencjach i tak dalej, pokazuje, że najskuteczniejsze w ochronie są tak zwane open source, czyli skrypty dostępne dla wszystkich, ponieważ sieć Visa ma kod, którego nikt nie zna, poza ilomaś tam pracownikami Visy, programistami, którzy robią wszystko, żeby ją zabezpieczyć przed kradzieżą, przed komputerem kwantowym, przed czymkolwiek innym. Natomiast sieć Bitcoin jest otwarta, co oznacza, że każdy programista i haker świata może obejrzeć skrypt i w dodatku sieć Bitcoina od 10 lat jest ciągle atakowana przez hakerów. Zgadnij, ile razy została zhakowana. Oczywiście odpowiedź brzmi zero, a dzięki temu, że jest ciągle atakowana, to ciągle programiści, ci, którzy są po tej dobrej stronie mocy, oni cały czas, że tak powiem kolokwialnie, łatają ten skrypt. Czyli widzisz, jaka miła praca programisty, ciągle łatasz. Tak czy inaczej, tak to wygląda. W związku z czym ten skrypt bardzo szybko nabiera odporności. To jest tak, jak teraz dzieci nie dotykają kurzu w ogóle, nie wychodzą nigdy nieubrane na dwór i tak dalej. No i potem się okazuje, że włączysz klimatyzację na minutę i dziecko jest chore przez miesiąc. A kiedyś było tak, że dzieci były zahartowane, wychodziły w gadkach na śnieg i w praktyce się okazywało, że wytrzymywały, bardzo rzadko chorowały i tak dalej. Jak to jest możliwe? No proste. System, który jest poddany próbom, wzmacnia się, a system, który nie ma żadnych prób, osłabia się, ponieważ pierwsza byle jaka próba go po prostu niszczy. Dlatego też komputer kwantowy, mimo że ten pierwszy będzie teoretycznym zagrożeniem dla Bitcoina, to po pierwsze programiści bardzo szybko załatają skrypt, po drugie oni w zasadzie po części te skrypty już są gotowe, po trzecie tego typu kradzież czy przeciążanie sieci nie bardzo się komuś bogatemu opłaca, i po czwarte, jeżeli Bitcoin będzie w zagrożeniu, to i tak już wszyscy będziemy biedni do zera, bo już nasze Visy i mBanki zostaną wyczyszczone. To tyle. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Pozdrowienia z Omisza, czy jak to się tam odmienia. Bardzo miłego dnia Wam życzę. Subskrybujcie ten kanał. Cześć! Trochę jeszcze widoków na koniec.